Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów polskiej telewizji, słuchaczy programu pierwszego Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu i zapraszam na program W Otwarte Karty. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Prasa niemiecka komentuje ostatnie wydarzenia związane z relacjami na linii Warszawa-Berlin. Zdaniem stołecznego dziennika kanclerz Niemiec zemścił się na Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o podkręcanie tak zwanej afery wizowej. Między innymi o napiętych relacjach polsko-niemieckich porozmawiam z moim zacnym gościem, a jest dziś z nami pan Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, ale także obecnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu właśnie. Panie marszałku, bardzo serdecznie pana witam. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszego programu, do polskiej telewizji, do Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie, pani redaktor. To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność wziąć udział w tym programie. I tak jak pani powiedziała, rzeczywiście jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Po raz trzeci bronię mandatu senatorskiego w tak zwanym obwarzanku krakowskim, czyli okręgu numer 31, obejmującym powiaty krakowski ziemski, olkuski i miechowski. Teren trudny, panie marszałku, szanse duże. To jest. Jak się zachowują konkurenci? Jestem już dwie kadencje senatorem w tym okręgu. Prawo i Sprawiedliwość jest mocne na pewno w tym regionie. Bardzo dużo zrobiliśmy dobrego dla tak zwanej Polski powiatowej w ramach polityki zrównoważonego rozwoju w infrastrukturze, kwestie społeczne. To wszystko na pewno jest przez naszych wyborców doceniane. Natomiast ja nie lekceważę swoich konkurentów. Na plus na pewno mogę sobie poczytać to, że nie udało się w moim okręgu stworzyć takiego plebiscytu PiS-antyPiS. Oprócz kandydata Koalicji Obywatelskiej, Paktu Senackiego, mam jeszcze dwóch konkurentów. To niewątpliwie zwiększa moje szanse. Tak, panie marszałku, to przejdźmy do tematu naszego spotkania. A spotkanie dotyczyć będzie w dużym stopniu właśnie relacji polsko-niemieckich, no i tej sytuacji, która po pierwsze z racji wyborów staje się bardziej dramatyczna, a z drugiej strony oczywiście z racji tego, co dzieje się na granicach Unii Europejskiej. Stołeczny dziennik niemiecki Berliner Zeitung pisze tak, tu przytoczę krótki cytat. Wiedział, że swoją wypowiedzią rzeczywiście ingeruje w polską kampanię wyborczą i przysparza Prawu i Sprawiedliwości dużych problemów. Koniec cytatu. Czy rzeczywiście kanclerz Scholz przysparza Prawu i Sprawiedliwości sporo problemów? Czy pan, tak jak inni politycy, a co najmniej niektórzy politycy PiS-u, przyjmują to z przymrużeniem oka, takie połajanki czy takie sugestie? Czy raczej pan serio podchodzi do tego, co słyszy z Berlina? No, na pewno nie traktuję tych wypowiedzi pobłażliwie. Nie można ich traktować z przymrużeniem oka, bo to są niedopuszczalne ingerencje w proces wyborczy suwerennego państwa, jakim jest Polska, przez przedstawicieli władz innego państwa suwerennego, jakim są Niemcy. Natomiast mogę powiedzieć nieco z przymrużeniem oka, że tego typu wypowiedzi, tego typu działania już tak wprost antyrządowe, wprost wskazujące faworytów obecnych władz niemieckich w Polsce, a więc Donalda Tuska i jego środowisko polityczne, no mogą wbrew pozorom nam pomóc w wygraniu tych wyborów. Polacy są bardzo uczuleni na punkcie swojej suwerenności, swojej niezależności i bardzo źle traktują tego typu presję. Jeszcze raz podkreślam, to jest presja niedopuszczalna, ale myślę, że może się okazać, że wcale nie przyniesie do dobrego efektu. Ja myślę, że w ogóle zbyt dużo emocji jest już w tym momencie w wypowiedziach, w działaniach kanclerza Scholza, ale również tych polityków, którzy no wprost identyfikują się z Donaldem Tuskiem. Tutaj powinniśmy chłodzić emocje, tak naprawdę odwoływać się do pewnych spraw merytorycznych. A co jest tak naprawdę istotą tego naszego sporu z Niemcami, który bardzo mocno oddziałuje również na nasze relacje z Unią Europejską, bo wiadomo, że Niemcy w Unii Europejskiej dominują. My jesteśmy jako Polska suwerennym, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i domagamy się równoprawnego traktowania. Natomiast Niemcy traktują projekt europejski jako swój projekt, swojej dominacji w Europie, realizacji swoich interesów. No i chcieliby tutaj za Odrą, pomiędzy Odrą a Bugiem, czyli w Polsce, mieć po prostu
państwo takie drugiej kategorii, takie neokolonialne, które nie będzie sprawiało żadnych problemów i będzie realizowało niemieckie interesy. Te czasy się skończyły. Panie marszałku, czy te napięcia wynikają właśnie z faktu, że zbliża się czas wyborów, czy relacje stopniowo, ale coraz bardziej były chłodne? Ja myślę, że tutaj dwie rzeczy się nakładają. Niewątpliwie oczywiście zbliżają się wybory i przecież obserwatorzy zagraniczni również widzą, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanym faworytem tych wyborów. Liczą po kolei. Ale jak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, bez triumfalizmu. A oczywiście, natomiast wystarczy policzyć zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 8 lat. My ciągle jesteśmy traktowani przez opozycję jako jakaś taka partia, której się cudem udaje wygrywać wybory, ale przecież to już jest pewien stały proces, pewien konsekwentny proces. To też jest wynik naszej wiarygodności, naszej dobrej polityki dla Polaków, więc no, nasi przeciwnicy z zagranicy czy nasi konkurenci widzą, że po raz kolejny możemy wygrać. Ale jest jeszcze druga strona medalu, a mianowicie te wszystkie procesy, te wszystkie zjawiska, które się dokonują w Unii Europejskiej. Ewidentnie Unia Europejska pod tym kierownictwem takim nieformalnym, ale jednak faktycznym niemieckim zmierza w takim kierunku federacji, w takim kierunku organizmu ponadpaństwowego, no, który będzie właśnie, tak jak mówiłem na początku, realizował interesy niemieckie. I Polska jest tutaj kluczowym graczem, który może te plany popsuć. Więc wydaje mi się, że to jest też bardzo ważna perspektywa, w której te nasze relacje polsko-niemieckie się kształtują. Czy pan widzi to w takim szerszym kontekście, że Berlinowi zależy na tym, żeby jednak powstał w Polsce rząd z Donaldem Tuskiem czy Rafałem Trzaskowskim na czele? Czy to w tym kierunku idą, no, quasi czy wprost ingerencje? Widzieliśmy przez wiele lat, że kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, kiedy premierem był Donald Tusk, no to wtedy wszystkie te strategiczne wizje, strategiczne programy formułowane poprzez Berlin w Brukseli, no były przyjmowane pozytywnie przez polski rząd. Podam tutaj chociażby przykład bardzo ważny obecnie polityki migracyjnej. Pamiętamy, kiedy ten nieudany, ten odrzucony przez Europę program relokacji uchodźców był zaproponowany, kiedy przecież wtedy Donald Tusk był jednym z kluczowych graczy w strukturach europejskich, no to wtedy słyszeliśmy same pochwały i taką niezwykłą gotowość rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u do realizowania tego planu. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę uchodźców. No i myślę, że Niemcy liczą na to, że powrót do władzy Tuska i jego zaplecza to będzie również powrót do tamtych tradycji, tamtych zwyczajów. Tak, panie marszałku, czy w tym kontekście trzeba oceniać też zapowiedzi Berlina dotyczące intensywnych kontroli na granicach? Ja bym nie wiązał tutaj tych dwóch spraw. Jednak opozycja próbuje pokazywać, że oto tutaj teraz Niemcy walnęli pięścią w stół i będą udowadniać, że my jakoś przyczyniamy się jako Polska do kryzysu migracyjnego. No większego kłamstwa nie można sobie chyba wymyśleć. Wystarczy przypomnieć chociażby nasze działania w czasie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, budowę muru, nasze bardzo pryncypialne, twarde stanowisko mówiące, że nie wpuścimy tutaj nielegalnych migrantów. Więc Polska prowadzi tutaj niezwykle mądrą, odpowiedzialną i stanowczą politykę. Natomiast wszystkie kwestie związane z takim bezpieczeństwem granic wewnętrznych, państwowych, należą do polityk państw członkowskich, więc Niemcy mogą tutaj przyjmować takie nadzwyczajne instrumenty. Ja tylko przypomnę, że od czasu działania strefy Schengen to już chyba ponad 370 razy tego typu uregulowania prawne różne państwa członkowskie wprowadzały. Tak, panie marszałku, ale jednak już od kilku dobrych dni politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza Polskę ze strefy Schengen. To wydawało się początkowo, że to są takie ostrzeżenia, które nie mają swojego pokrycia w realiach, a tymczasem jednak zaostrza się także język urzędników unijnych w tej kwestii, zaostrza się także retoryka kanclerza Scholza.
końca. Oczywiście szlabany nie wrócą, ale jak będzie wyglądała teraz ta granica polsko-niemiecka choćby? Pani redaktor, ja myślę, że to jest już przećwiczona przez opozycję taktyka z ostatnich 8 lat, że próbuje się poprzez emocje, bardzo intensywny przekaz właśnie taki o polexicie, o łamaniu konstytucji, o łamaniu praworządności, o łamaniu naczelnych zasad w Unii Europejskiej. No wiele żeśmy na ten temat słyszeli przez ostatnie 8 lat. Wytworzyć takie wrażenie w części polskiego społeczeństwa, że w Polsce dzieje się niesłychanie źle i że my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej. I ja myślę, że przysparzają państwo tylko Polsce samych kłopotów. Tak, ja myślę, że obywatele już chyba się uodpornili na te opowieści. One są oczywiście całkowicie kłamliwe, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, no ale jeżeli opozycja idzie do kolejnych wyborów z jednym tylko hasłem, antypis, obalić Prawo i Sprawiedliwość, nie proponując żadnych pozytywnych, merytorycznych propozycji programowych, no to trudno się spodziewać, że teraz... No parę punktów już się pojawiło, a podobno jest nawet 100 konkretów. Jeszcze do końca nie poznaliśmy, ale jakieś 100 konkretów podobno jest. Ale proszę zauważyć, że tak naprawdę tych propozycji programowych jest, jak to się mówi, jak kot napłakał, natomiast cały czas jednak Donald Tusk z takim uporem maniaka rozgrzewa te bardzo agresywne emocje i to jest element właśnie rozgrzewania tych emocji. Panie marszałku, to żebyśmy tak doprecyzowali, uważa pan, że po ewentualnych zwycięskich wyborach Zjednoczonej Prawicy Niemcy zweryfikują swoją politykę względem Warszawy? Czy uznają, że utrzymywanie dalej takiego napięcia jest po prostu niepotrzebne, niemożliwe, że no, perspektyw nie ma przy Donaldzie Tusku? No muszą wtedy Niemcy uznać werdykt polskiego społeczeństwa, suwerennego polskiego narodu. Jeżeli po raz kolejny wygrywa wybory w Polsce partia prawicowa, partia, która bardzo mocno podkreśla suwerenność Polski w Unii Europejskiej, podkreśla swoją podmiotowość na tej arenie europejskiej, ma ambicje bycia państwem pierwszej kategorii, pierwszej ligi, no to Niemcy nie mogą udawać, że nic się nie dzieje. To jest też zakwestionowanie właśnie tej ich idei, takiego bardzo silnego przywództwa w Unii Europejskiej i tworzenia Unii przynajmniej dwóch prędkości. Ciągle to obserwujemy, że takie państwa jak Niemcy uważają, że są w Unii Europejskiej mocniejsi, lepsi, że są demokracje starsze, bardziej dojrzałe i są takie państwa jak Polska, które no mają po prostu tak naprawdę słuchać i mają realizować czyjeś pomysły. My nie jesteśmy żadnym przypadkowym państwem w Unii Europejskiej. Myśmy Europę tworzyli przez stulecia. My mamy ogromne tradycje demokratyczne, państwowe, więc tak naprawdę no, uważam, że zwycięstwo po raz kolejny przez Prawo i Sprawiedliwość będzie oznaczało również weryfikację polityki niemieckiej. Właśnie, ale my będziemy musieli chyba zweryfikować jeszcze inne relacje, bo ostatnio dowiadujemy się od dziennikarki TVP Info, pani Dominiki Ciosicz, że ukraiński rząd dostał obietnicę szybkiego wejścia do Unii Europejskiej w zamian, jak niektóre dzienniki piszą, za obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Też, co by nie mówić, zauważalny jest zwrot jednak taki proniemiecki prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To wszystko jest widoczne. Widoczny jest też rzeczywiście nowy jakby kurs w relacjach Unii Europejskiej, Kijowa z Unią Europejską. To jak państwo oceniają tę przyszłość w relacjach właśnie z Kijowem albo też w trójkącie Kijów-Berlin? No, na miejscu Ukrainy, na miejscu prezydenta Ukrainy popatrzyłbym na chłodno na ten wieloletni proces polityczny, geopolityczny, w którym oprócz Rosji, która no, niewątpliwie ma tutaj bardzo obciążone sumienie, bo jest po prostu agresorem. Napadła Ukrainę i to dwukrotnie, teraz już trwa bezpośrednia wojna, ale polityka niemiecko-rosyjska była również elementem pewnej gry geopolitycznej, w której Ukraina no, była przedmiotem, a nie właśnie, podmiotem. Panie marszałku, skoro tak, to czy nie uważa pan, że to są nierozsądne ruchy polityczne ze strony prezydenta Zełenskiego, żeby zdać się na dyktat, czy żeby nie powiedzieć pasek niemiecki?
Nawet ta wojna trwająca od wielu miesięcy pokazała, kto tak naprawdę od samego początku był po stronie Ukrainy. Polska była po stronie Ukrainy, to myśmy przyjęli tutaj miliony ukraińskich uchodźców, to myśmy byli ambasadorem sprawy ukraińskiej w Europie. To myśmy namawiali i wołali przede wszystkim do Niemiec, ażeby podjęły konkretne działania, chociażby polegające na dozbrajaniu, przekazaniu sprzętu wojennego. Pamiętamy te hełmy, o których mówił premier Morawiecki z wielkim wyrzutem, że to jest po prostu skandal, że to jest kpina. Że to jest wstyd. Więc Niemcy działały tutaj bardzo powoli, bardzo cynicznie, w wyrachowany sposób. No a teraz, kiedy wydaje im się, że może na horyzoncie jest gdzieś już zakończenie tej wojny, ale ja nie byłbym taki... Odbudowa Ukrainy. Ja nie byłbym taki pewien, że tak się stanie. No to oczywiście czują interes i w związku z tym chciałyby być ambasadorem dzisiaj robienia dobrych interesów z Ukrainą. Do tego jest jeszcze bardzo daleko. Trzeba przede wszystkim być prawdziwym sojusznikiem Ukrainy i takim sojusznikiem od samego początku tej wojny jest Polska. Tak sama afera, tak zwana afera wizowa stała się takim językiem, narzędziem, można nawet powiedzieć, narracji niemieckiej. Też próbą ingerencji w polskie wybory, jak twierdzi wielu komentatorów. Zacytuję prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie zostaniemy usunięci ze strefy Schengen, ale mogłoby to nastąpić, gdybyśmy usunęli mur na granicy i wpuścili imigrantów. Dziś to my bronimy polskich granic, to my bronimy Europy. Koniec cytatu. Rodzi się pytanie, na ile właśnie skutecznie bronimy Europy? No, tutaj nie mam wątpliwości, że to my reprezentujemy takie stanowisko, które jest przyszłością dla Europy, który jest rzeczywiście jakimś realnym sposobem rozwiązania wielkich problemów migracyjnych Europy i świata. Dotychczasowa polityka Unii Europejskiej i tu znowu bardzo mocno forsowana przez Niemcy. Przecież cały ten wielki kryzys migracyjny rozpoczął się od tego słynnego zaproszenia pani kanclerz Merkel, która powiedziała uchodźcom, migrantom, przybywajcie, przyjmiemy was. No i rozpoczął się wielki proces również bardzo... Z kwiatami witała zresztą. Z kwiatami bez witała, żadnej odpowiedzialności dzisiaj politycznej. Z kwiatami witała, ale dzisiaj najchętniej z kwiatami by pożegnała tą część migrantów, która tak naprawdę jest dla Niemców obecnie problemem. Myśmy słyszeli o tych przysłowiowych już inżynierach i lekarzach, którzy przyjadą z Afryki i będą pracować w Europie. Okazało się, że ta struktura migracji jest zupełnie inna, że bardzo wielu, zdecydowana większość migrantów się nie asymiluje. A państwo w ramach przyspieszania nie myśleli o tych właśnie inżynierach i lekarzach z Afryki? My przede wszystkim prowadzimy bardzo odpowiedzialną politykę migracyjną. My rozróżniamy migrantów od tych, którzy chcą przyjechać do Polski czasowo do pracy. Zdajemy sobie również sprawę z problemów tych związanych ze strukturą zatrudnienia w Polsce. W Polsce brakuje rąk do pracy, ale to są zupełnie różne sprawy. Natomiast ta polityka migracyjna, która jest wielkim ostatnio problemem Europy, no nie może być dalej rozwiązywana właśnie w ten sposób, w jaki była do tej pory rozwiązywana, właśnie w ten sposób niemiecki, nazwijmy to. Ta strategia, ta polityka zbankrutowała w Europie, więc ja bym wolał, żeby zamiast tworzyć fałszywy problem rzekomego problemu migracyjnego w Polsce, bo takiego problemu nie ma, nie uciekać od tego, co się chociażby dzieje i co widzimy na Lampedusie. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim właśnie zasłona dymna tego prawdziwego problemu, bo tam widać, jak w soczewce, do czego prowadzi błędna polityka migracyjna Unii Europejskiej. Tak, panie marszałku, ale czy uderzenie w samo jądro polityki Prawa i Sprawiedliwości, czyli ochrony przed imigrantami, będzie politycznie opłacalne, będzie owocne dla opozycji, dla Berlina, skoro już także o Berlinie mówimy? Pani redaktor, kiedy był ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, myśmy go zdiagnozowali jako bardzo poważny problem, jako element wojny hybrydowej Putina rękami Łukaszenki z Polską. Wiedzieliśmy, że jeżeli sobie z tym problemem nie poradzimy, to będziemy mieć bardzo poważny kryzys wewnętrzny w Polsce. Za chwilę wybuchła wojna. Można sobie tylko wyobrazić, co by się wtedy w Polsce działo, gdybyśmy mieli jeszcze oprócz tego kryzysu wojennego, humanitarnego, uchodźców prawdziwych z Ukrainy,
tych sztucznie sprowadzonych do Polski migrantów. Więc my tutaj pokazaliśmy polskiemu społeczeństwu prawdziwą, dobrą diagnozę i wszystkie sondaże pokazują, że Polacy nam uwierzyli, że podobnie na ten problem patrzą. Więc jeżeli Unia Europejska, jeśli Niemcy w ten sposób będą próbowali nas uderzać, to po raz kolejny przyniesie odwrotne efekty. Polacy się po prostu tutaj nie dadzą nabrać. No, normalny Polak, który widzi, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na Lampedusie, co się dzieje na Białorusi, no po prostu nie da się nabrać na ten sentymentalizm chociażby podawany przez różnych posłów opozycji, którzy mówili, wpuśćcie ich, a dopiero potem zobaczymy, kim oni są. No nie, to jest po prostu stanowisko irracjonalne, szkodliwe i polskie społeczeństwo je odrzuci w wyborach. Tak, to jeszcze krótko. Dzielni żołnierze i strażnicy graniczni, oni muszą zmagać się już dzisiaj nie tylko z naporem migrantów, ciągle coraz większym, ale także z taką kampanią nienawiści. Czasami chciałoby się powiedzieć niechęci, ale ona już jest jednak kampanią nienawiści. Zgotowaną w dużym stopniu też przez panią Agnieszkę Holland i środowiska opozycji, bo na premierze, jak wielu mówi, paszkwilu na Polskę byli obecni politycy Koalicji Obywatelskiej. Był też profesor Paweł Kowal, który, o ironio, w końcu startuje z przygranicznego Rzeszowa. Panie marszałku, czy zatem jest ta polityczno-medialna ustawka z zieloną granicą ważna czy nie? Czy to jest niedźwiedzia przysługa? Jak pan to ocenia? Na pewno jest ważna, bo to jest jeden w tym momencie z najistotniejszych tematów, jaki poruszamy w tej kampanii. Jest to również jeden z kluczowych przecież tematów referendum, do którego udziału bardzo Polaków zachęcamy. My musimy rozstrzygnąć, to znaczy społeczeństwo, naród polski musi w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, jakiego kursu politycznego się domaga od rządzących, niezależnie czy będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, w co ja oczywiście głęboko wierzę, czy na przykład władzę, nie daj Boże, przejmie opozycja. Opozycja jedno mówi, drugie robi, zmienia zdanie, więc musimy związać wszystkich przyszłych rządzących stanowiskiem polskiego społeczeństwa w tej sprawie. To jeszcze dopytam, czy w takim razie obraz pani Agnieszki Holland i stanowisko wielu polityków Platformy Obywatelskiej, a także środowiska artystycznego jest takim znakiem mentalności tych elit? Tak, te elity bez wątpienia są oderwane od rzeczywistości. One są też nastawione bardzo wrogo do obecnego rządu. Nie ukrywają tego. Pani Agnieszka Holland też wielokrotnie podkreślała swoje sympatie polityczne. Natomiast no, rozmijają się one tak naprawdę po pierwsze z rzeczywistością, po drugie z tym, co mówi większość polskiego społeczeństwa. Ale co jest tym wszystkim jeszcze najgorsze i co mnie szczególnie oburza? Bo na potrzeby walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości, na potrzeby kampanii wyborczej, uderza się w to, co jest najistotniejsze dla polskiego państwa, w polskich funkcjonariuszy, w polskie wojsko i to jeszcze w tak bardzo trudnym momencie wojny za naszą wschodnią granicą i niewątpliwie wojny hybrydowej za naszą granicą białoruską. A samo wprowadzenie zakazu wypowiadania się o obrazie pani Agnieszki Holland o filmie Zielona Granica ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, co oznacza? Kneblowanie ust, jak mówi sam prokurator generalny? No cóż, przede wszystkim oznacza, że sądy również są na wojennej i politycznej ścieżce. Ciągle słyszę od 8 lat, kiedy sędziowie domagają się poszanowania praworządności i ich niezawisłości, ale kompletnie nie pamiętają o tym, że ich obowiązuje również konstytucyjna zasada apolityczności i łamią ją na każdym kroku. A państwo tymczasem ruszają w Polskę z banerem Linia Zdrady Tuska. Chodzi oczywiście o informację, która dobitnie pokazała, w zasadzie można powiedzieć odkryła politykę Donalda Tuska w stosunku do kilkunastu milionów Polaków, którzy mieszkają właśnie na wschód od Wisły. To rodzi się chyba takie naturalne pytanie, skoro Donald Tusk wiedział, że Wojsko Polskie nie może stawić skutecznego oporu Rosji, to dlaczego jeszcze rozwiązywał istniejące jednostki?
Pani redaktor, ta linia z Rady Tuska to jest rzeczywiście sprawa bez precedensu, skandaliczna. To jest postępowanie sprzeczne z polską racją stanu. Dobrze, że serial Reset pokazuje te właśnie elementy rządów naszych poprzedników. Nie można o tym zapomnieć i nie można pozwolić im wrócić do władzy. To było tak naprawdę podzielenie Polski na dwie strefy. Jedna miała być okupowana, a druga miała być ostrzeliwana. To było takie podejście, że Polska nie jest całością, tylko jest Polska A, Polska B, Polska lepsza, Polska gorsza. My takie stanowisko odrzucamy absolutnie kategorycznie. My bronimy Polski całej integralności jej terytorium. Ja przypomnę chociażby wielkie opory Donalda Tuska przeciwko budowie tarczy antyrakietowej, przeciwko wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. To wszystko pokazuje, że ten człowiek nie dbał o Polskę jako całość, tylko traktował ją jako sferę swoich lepszych wpływów i jakąś gorszą, o której można zapomnieć. No myślę, że Polacy czegoś takiego nie mogą zapomnieć i wybaczyć. Niektórzy wojskowi tę decyzję określają mianem dywersja. Pan? Ja określam to mianem działania sprzecznego z polską racją stanu, działania bez precedensu. Jeszcze raz to podkreślam, Polacy muszą o tym pamiętać, o tym będą te wybory. Czy człowiek taki jak Donald Tusk może kierować Polską w takim trudnym okresie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i kiedy obrona ojczyzny jest zadaniem absolutnie priorytetowym? Panie marszałku, pojawiają się też takie informacje, jakoby to Rafał Trzaskowski miał po ewentualnych zwycięskich wyborach opozycji objąć urząd premiera rządu. To dobry znak? To przede wszystkim znak tego, że Donald Tusk wcale nie jest takim białym koniem, nie przybył tutaj jako faworyt, nie przybył tutaj jako ten, który zbawi opozycję i zjednoczy ją i poprowadzi ją do zwycięstwa. Od samego początku część Platformy Obywatelskiej, część tej tak zwanej zjednoczonej opozycji widzi również te wszystkie obciążenia, które idą za Tuskiem, bo on uosabia sobą wszystkie patologie tak naprawdę III Rzeczypospolitej z okresu jego rządu jako premiera, ale Rafał Trzaskowski jako alternatywa to jest również tak naprawdę oszustwo. To jest pod wieloma względami jeszcze gorszy kandydat. To jest lewak skrajny. To jest już człowiek, który realizuje tą nowoczesną agendę światopoglądową. Poza tym fatalny prezydent Warszawy. Widać chociaż to każdego dnia. Powiedział, że Warszawa dla wszystkich, bo takie było hasło wyborcze. No ona dzisiaj właściwie stała się miastem bardzo przyjaznym dla środowisk LGBT głównie, bo tutaj nawet znalazłam takie informacje, że głównie dofinansowuje się te organizacje LGBT, projekty seks-shopów z akcesoriami dla gejów, fetyszystów. Czy taki premier byłby wrogiem dla środowisk konserwatywnych, dla konserwatywnych Polaków? No na pewno on by już zupełnie z otwartą przyłbicą realizował właśnie tą agendę lewicową. Donald Tusk robi to jeszcze w takich białych rękawiczkach, chociaż od czasu do czasu też zdarzają mu się takie wyskoki, które powinny też być taką czerwoną lampką dla polskiego społeczeństwa, kiedy on stawia kwestię dopuszczalności tak szerokiej chociażby aborcji jako sprawę priorytetową, jeśli chodzi o kandydowanie z list koalicji obywatelskiej, to widać, że tutaj też bardzo mocno próbuje pozyskać ten elektorat lewicowy. Natomiast on to robi cynicznie. Rafał Trzaskowski jest już lewicowcem z głębokiego przekonania, a kiedy pani redaktor przypomniała to hasło Warszawa dla wszystkich, no to to jest taki fajny slogan. Natomiast ja mogę powiedzieć, jako też człowiek, który często w Warszawie bywa, Warszawa zakorkowana dla wszystkich. Widzimy, jakim gospodarzem Warszawy jest Rafał Trzaskowski. Widzimy, że wszystkie kluczowe problemy, jeżeli się pojawiają, no to wtedy wyciąga rękę do polskiego rządu. Jest po prostu typowym politykiem lewicowym, który zamiast zajmować się sprawami merytorycznymi, sprawami obywateli, zajmuje się ideologią. Właśnie, ale
Jest jeszcze jeden problem i to chyba bardzo ważny, bo znany działacz miejski, pan Jan Śpiewak, opublikował ostatnio w mediach społecznościowych dokument. Dokument dotyczący zmiany właściciela udziału w nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 72 w Warszawie. I tu cytat za Janem Śpiewakiem. Trzaskowski właśnie zreprywatyzował kamienicę na Kazimierzowskiej, szkopuł w tym, że powstała w 1952 roku. Nie można zreprywatyzować czegoś, co nie istniało w momencie nacjonalizacji. Miasto oddało kamienicę wartą dziesiątki milionów wraz z lokatorami na podstawie totalnej lipy. Właśnie, jak to jest możliwe, że po wykryciu tylu afer, tak zwanych reprywatyzacyjnych, ciągle ten proceder jest powielany w Warszawie? Pani redaktor, kiedy myśmy szczególnie w poprzedniej kadencji przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości toczyli te spory w Senacie o łamanie praworządności, bez przerwy byliśmy o to oskarżani. Ja zawsze mówiłem do senatorów Platformy Obywatelskiej: popatrzcie na zjawisko, na wielką patologię reprywatyzacji w Warszawie. Tu są skupione wszystkie patologie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jak to jest możliwe, że te sprawy przechodziły po pierwsze przez ratusz warszawski, później przez sądy, że brali w tym udział renomowani adwokaci, radcowie prawni? To tylko pokazuje, że po pierwsze konieczna jest dalsza i głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a po drugie, że Trzaskowski wcale się nie odciął od tych wszystkich patologii, które tak naprawdę uosabiała rządy w Warszawie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jest jej wspaniały, wierny uczeń i to widzimy w tej sprawie. Wróćmy do Senatu, bo wybory za pasem 15 października. W zasadzie cała dyskusja wyborcza koncentruje się na Sejmie, a Senat jest bardzo ważny. Ważny dlatego, że mówimy o tym monolicie senackim, prawda, o pakcie senackim. A tymczasem pojawia się w tym pakcie i sporo wpadek, i sporo pęknięć. Sąd Najwyższy ostatnio oddalił skargę Lewicy w sprawie odmowy rejestracji ich kandydata do Senatu, pana Marka Bielca w Mińsko-Mazowieckim. I to z powodu, uchybień proceduralno-prawnych. Panie marszałku, czy ktoś, kto nie może złożyć poprawnego wniosku do rejestracji kandydatów, ma predyspozycję do zarządzania państwem? Panie redaktor, ja tak patrząc przez te 4 lata tej kadencji na Senat, jestem tak naprawdę nieraz bardzo smutny, bo Senat był zawsze tą izbą zadumy i refleksji, jak to się mówiło, izbą wyższą polskiego parlamentu. Troszkę dalej od tego bieżącego sporu, wiadomo, od tego zgiełku też, tak, prawda? Nie ukrywajmy, wiodącą rolę w naszym systemie ustrojowym ma Sejm. Sejm decyduje, sejmowa większość konstytuuje rząd, kontroluje rząd, powołuje wiele najważniejszych urzędów w państwie. Senat ma tutaj rolę znacznie mniejszą. Natomiast ponieważ się ukształtował taki precedens, że inna większość polityczna przejęła większość w Senacie, no Senat robił tak naprawdę wszystko, ażeby nie być Senatem, ażeby wchodzić w buty Sejmu. I to bardzo źle działało, to bardzo źle, złe przynosiło efekty. Mieliśmy bardzo dużo takiego legislacyjnego chaosu i to w trudnych czasach, w czasach pandemii, w czasach wojny. Więc ja ogólnie na ten precedens patrzę źle, dlatego jako wicemarszałek Senatu i senator Prawa i Sprawiedliwości uważam, że te wybory również są bardzo ważne, wybory do Senatu. Nie chciałbym, żeby ten precedens został po raz drugi popełniony. Uważam, że Senat po prostu powinien przede wszystkim współdziałać z Sejmem, współdziałać z rządem. Pakt senacki to było takie szumne określenie. Dobrze brzmi, co by nie mówić. Dobrze brzmi, no raz się udało, więc od wielu miesięcy widzieliśmy to prężenie muskułów. My ten Senat po raz drugi wygramy, tak mówił Grodzki marszałek i tak mówił Donald Tusk. No ale na zapowiedziach szumnych się skończyło. Kiedy popatrzymy na tą mapę kandydatów, to tego plebiscytu PiS-antyPiS mamy tak naprawdę bardzo mało. Tylko w kilku okręgach ten plan maksimum paktu senackiego się powiódł. W większości okręgów mamy 4, 5, 7 kandydatów,
ale to bardzo dobrze, bo ten pakt senacki zbudowany po raz kolejny, jak to już wcześniej mówiłem, na tym antypisie, na tej nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mający za sobą żadnego spoiwa programowego, ideowego. No jak to jest możliwe, że kandydaci skrajnej lewicy i konserwatywni kandydaci Platformy, bo jeszcze tacy od czasu do czasu są, mają się w jednym pakcie zjednoczyć? To było oszustwo. Mam nadzieję, że po raz drugi się nie uda. A mówi prawnik, tak? No, mówi bo pan ocenia też, jak wygląda to przygotowanie proceduralne, prawne dla kandydatów. Widzę wielu bardzo przypadkowych kandydatów, wyciąganych niejako z kapelusza w ostatniej chwili. No, jeżeli kandydat do Senatu, tak jak pani redaktor, nie jest w stanie spełnić tych wymogów proceduralnych, jeżeli nie jest w stanie zebrać 2000 uczciwych, wiarygodnych, prawidłowych podpisów, no to nie może być kandydatem do Izby Wyższej Polskiego Parlamentu. Panie marszałku, a zostanę przy Senacie, bo na czele Senatu stoi pan marszałek Grodzki, pan Tomasz Grodzki, na którym, co by nie mówić, ciążą zarzuty korupcyjne. Dotychczas oczywiście nie poddał się procedurze zwolnienia z immunitetu i poddania się ocenie prawnej. To chciałam zapytać, jak pan taką postawę marszałka Senatu ocenia? Czy to jest absolutna niechęć do rozliczenia się wynikająca raczej ze strachu, z arogancji, a może to dominuje, czy też zdominowała doktryna Neumanna? Taką postawę. No, wielokrotnie mówiłem o tej doktrynie Neumanna w Senacie. Wielokrotnie również apelowałem do pana marszałka Grodzkiego, ażeby się tego immunitetu zrzekł. Przecież przypomnijmy, trzymał w tej szufladzie, w tym swoim biurku ten wniosek prokuratury przez wiele, wiele, wiele miesięcy i nie reagował na nasze prośby, na nasze żądania, ażeby ten wniosek przekazać do Komisji Regulaminowej, ażeby się poddać osądowi senatorów. Przypomnijmy, każdy zwykły obywatel w tej konkretnej sytuacji miałby przez prokuraturę postawione zarzuty korupcyjne. Marszałek Grodzki schował się za immunitetem, stanął ponad prawem i tak naprawdę tą sprawę zamiótł pod dywan. On się z tej sprawy nie rozliczył, więc jest to też takie zwyczajne tchórzostwo polityczne. A jak pan ocenia wystąpienie marszałka, to telewizyjne wystąpienie marszałka, kiedy tak naprawdę mówił o możliwej korupcji? Pani redaktor, marszałek Grodzki zostanie zapamiętany z dwóch rzeczy jako marszałek Senatu. Po pierwsze z tego nieszczęsnego ukrywania się za immunitetem, a po drugie z tego, że kompletnie skompromitował ideę orędzia, które przysługuje najważniejszym osobom w państwie, bo ja przypomnę, że pierwsze jego skandaliczne orędzie do narodu ukraińskiego na początku wojny stało się bezpośrednim powodem naszego wniosku o jego odwołanie. A to ostatnie no było tak naprawdę stekiem bzdur, stekiem kłamstw i najlepiej zareagowała na nie pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która powiedziała, że no takiego tak naprawdę tak niecnego wykorzystania instytucji orędzia to jeszcze w polskiej polityce nie było. Panie marszałku, to podsumujmy, jaka jest zatem stawka tych wyborów, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii niemieckiej, ingerencji w nasze wybory. Czy zatem możemy zakończyć to stwierdzeniem, że tą stawką właśnie jest kwestia podporządkowania Polski Niemcom, czy w dużym skrócie tak można to określić? Ja myślę, że to jest przede wszystkim walka o to, ażeby trwała suwerenna, niepodległa Polska. Myślę, że stawką jest po prostu niepodległość Polski, jej podmiotowość w Unii Europejskiej, jej bezpieczeństwo, rozumiane zarówno w aspekcie wewnętrznym, ale przede wszystkim również w aspekcie zewnętrznym, bo naszym w tym momencie podstawowym wrogiem jest oczywiście Rosja, która toczy wojnę z Ukrainą, a więc naszym bezpośrednim sąsiadem. Ale jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, dziś Gruzja, jutro Ukraina, a później być może czas na mój kraj, na Polskę. My musimy realnie oceniać zagrożenie płynące ze wschodu. Musimy Polski bronić, musimy wzmacniać bezpieczeństwo w Polsce. Więc stawka jest rzeczywiście bardzo wysoka. Czasy są niesłychanie trudne, niesłychanie niespokojne. Potrzeba rządów Polaków, którzy Polskę kochają, którzy Polskę chcą widzieć jako kraj pierwszej kategorii w Unii Europejskiej, kraj bezpieczny i kraj suwerenny. Wydaje mi się, że to jest właśnie stawka tych wyborów.
Panie marszałku, to bardzo dziękuję panu za tę analizę aktualnej sytuacji politycznej, a także za pański interesujący komentarz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, państwu, naszym widzom, naszym słuchaczom bardzo dziękuję, że są państwo z nami. Dziękuję za uwagę i pamiętajmy wszyscy o stawce nadchodzących wyborów. W końcu chodzi o nas, o Polskę. Za tydzień będę na państwa czekała o 21:00. Tymczasem życzę spokojnej nocy, dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia.